Cześć, witamy wszystkich serdecznie. Kolejna wyprawa w Spin Tires, tym razem na dwa Uazy i ze mną jest Paweł, czyli zwany Kapson 91. Tak, witam, witam wszystkich serdecznie. No i strategia jest prosta. Jedziemy tymi gazikami zwanymi potocznie pod drewno, odblokowujemy Urale i dwoma Uralami jedziemy zawieźć ładunek do celu, żeby po prostu odblokować całkowicie tamten tartak. A później to się zobaczy, co z tego. Jeżeli nam się uda w ogóle dojechać gdziekolwiek, ale spoko, damy radę. Dobra, bo Paweł, ty jesteś początkujący w tej grze, tak? No, jestem nawet, rzekłbym, bardzo początkujący w tej grze, ale miałem do czynienia z podobnymi grami, także może coś tam się uda. No to jedziemy. Nie dlamić tak mocno, nie? Ale... To pewnie. Damy radę. Ja tutaj dyfra nie włączam, bo w tej nowej aktualizacji na... Ja tylko na razie na cztery koła włączyłem sobie, żeby... Bo jak teraz właśnie już mało co sobie nie załatwiłem tego dyfra, teraz włączyli właśnie tą opcję, że można uszkodzić no dyfer. Jest ten problem, nie? I teraz faktycznie się go używa w takich sytuacjach krytycznych, czyli kiedyś można było cisnąć na tym dyfrze przez całą mapę i się nie stało. Cały czas jeszcze było, można pamiętam jeszcze jak betę miałem, co jeszcze tam, nie było żadnych ograniczeń. A teraz tak jak w życiu realnym, nie? Tylko ta beta mi się krzaczyła strasznie, nie wiem czemu. To było dlatego zdecydowałem, właśnie tak się zastanawiałem, czy zakupić właśnie Spin Tires albo Farminga 15. Ale jednak się zdecydowałem na Spin Tires z tego względu, że no tak jak patrzyłem różne gameplaye już się pojawiły z Farminga 15, to niewiele on wnosi w stosunku do 13. Jedynie to ścinanie drewna, tak, to praktycznie nic nowego nie wnosił. No widzę, też to zauważyłeś. No, ładniejsza grafika, może trochę sprzętów dodali tylko te modyfikacje, które już były w 13 praktycznie i nic więcej. No ten moc na znaczy to ścinanie drewna z tego, zabawa z tego trwala, ale to czy ja wiem, czy to było coś, co by mi odpowiadało. Dlatego mówię, zdecydowałem się zakupić jednak Spin Tires, bo tutaj lepiej się będzie można było pobawić, czy to mówię, tak jak zebrać się w kilka osób nawet i pośmigać w błotku, się potaplać, taki. No pewnie, fajna sprawa. Bo ty mówiłeś, że ty Spin Tiresa jeszcze przed wyjściem betę miałeś, tak? Czy... Spin Tiresa miałem jeszcze, było na samym początku była dostępna beta, była dostępna chyba, nie wiem, jedna mapa. Czyli te demo takie. Tak, to demo takie. I jedna mapa chyba i dwa pojazdy. Właśnie UAZ i jeszcze to. I ten MAS 535. No to ja pamiętam. Chyba, to dokładnie. Robiłem filmik z tego. No, bo myślałem, że ty miałeś jakiś oddzielny dostęp do bety, wiesz, od producentów. Nie. Aż takich chodów nie mam, ale... Żeby coś od producentów, już jadę spokojnie. Troszkę się... Wiesz co, patrzę teraz, że... Wygrzebałem się. Czyżby... Ciepłe powietrze też od silnika się unosiło, faktycznie, zobacz. Jak popatrzysz na maskę... Na maskę? Zatrzymasz się, to ciepłe powietrze się unosi z silnika. Ano, faktycznie, tak. Ktoś mnie pytał o to w komentarzu, a ja powiedziałem, że nie. Kurde, muszę to zweryfikować. Nad matką się unosi, faktycznie. Tak z przodu nawet, jak popatrzysz, to też jest ten taki... Kurczę. To chyba teraz dodali, tak? Ale to nawet fajnie wygląda. Kapitalna sprawa, powiem ci. Dobra, pojazd odblokowany. Dobra. Poczekaj, to teraz dobrze by było, żeby... Jeden wyjechał i drugi. Tu jeden wyjechał, nie? Stąd. Okej, okay. To co, wyjeżdżasz pierwszy, czy ja mam wyjeżdżać? Znaczy, wyjeżdżaj, bo tego pierwszy chyba już odblokowałeś. Ty już widzę, siedzisz w nim. No, już jestem. No. Dobra, to jadę tam załadować się powoli. Zmieni pojazd. Dobra. A jednak się skrzyczyło, za wcześnie weszedłem do tego. Ale wyjechałem. Ale wyjechałeś. No, udało się. Teraz tam będzie trochę manewrów. Wiesz co, faktycznie widzę, że jak oni tam pisali w changelogu, że jest zwiększona ostrość tekstur i obrazu i faktycznie ta ostrość jest lepsza. No, troszeczkę to widzę, że ta grafika już jest dosyć fajna. Tutaj.
którą stronę ty pojechałeś? O, aż tam. Po drewno, no. Muszę tylko zawrócić, bo chcę się prosto ustawić. Czekaj, to ja może poczekam, aż wyjedziesz stamtąd. Dobra, dobra. No to, żeby drewno... Nie, ładowałeś tutaj drewno na tej mapie już, czy jeszcze nie? Chyba ładuję, jeszcze zresztą nie pamiętam, być może. Bo ja chcę zrobić... Tam, jak miałem betę, to z drewnem się raczej nie bawiłem. Bo to kwestia tego, żeby się prosto ustawić, nie? Jak już prosto się ustawisz, no, z tą naczepą. Nie, no, wiesz, oglądałem twoje filmiki wcześniej i widziałem, jak tam się czasami męczysz z tym drewnem. Szczególnie z tą przyczepą właśnie. Tak, bo to jest tak trochę nieszczęśliwie zrobione, ta przyczepka. Znaczy, trochę wywrotna jest z tego, co wiem. Przy cofaniu tak. Szczególnie trzeba uważać. Tak, tak, tak. Znaczy, moja już praktycznie stoi bokiem, także... Tu jest ten błąd. No właśnie, też mi się tak wydaje, przecież to kurczę, prędzej by ten dyszel się złamał, niż by wrócił całą ciężarówkę. O, udało mi się elegancko. Ty widzisz, jak ja stoję? No, mniej więcej widzę. No, to tak, znaczy to widzisz, w sumie zależy od ciebie, jak ty chcesz się ustawić, bo możesz się ustawić, od razu wjechać w ten kwadrat i załadować drewno i zacząć manewrować, albo po prostu zrobić to jak ja. To już od ciebie w sumie zależy, wiesz? Zobaczymy, może się uda. Dobra, teraz blokada dyfrów załączona i możemy jechać. Tutaj dyfra nie uszkodzę. W tym samochodzie nie tak łatwo uszkodzić ten dyferencjał. No, chyba nie ma szybko, nie ma tak, żeby szybko nim pojechać, także. A, zresztą te koła się jakby w łazie to jest inaczej troszeczkę. Lekki, znaczy no, mniejszy samochód, to wiadomo. Dobra. Powiem ci, że ja u siebie w wojsku, jak śmigałem tym Uralem, to jeszcze nigdy nie miałem okazji załączyć blokady, a tym bardziej biegów terenowych. Znaczy nie, raz sobie No. na biegach terenowych spróbowałem pojechać i zobaczyć, jak się jeździ. Bo w sumie to tam nie masz takiego ciężkiego terenu chyba, żeby. Znaczy nie, no jak po poligonie albo na ćwiczeniach jeździmy, to tam jest błotko, wiesz? Ryjemy się ostro w tej ziemi. Ale to dzielne samochody są. Dzielne, dzielne. Kurde, jest przecinak przez takie potrafi przejeżdżać wyłomy, że masakra. Ja go kiedyś mało nie położyłem na poligonie w tym w Orzyszu. Byliśmy pod Orzyszem na poligonie w Gałdynki, tamte rejony. I mieliśmy właśnie ćwiczenia nocne i zjeżdżaliśmy akurat już z ćwiczeń. Był tak zwany zajazd robiony do punktu wyczekiwania. To się tak ładnie nazywa w wojsku. I wjechałem, wiesz co, bo prowadził nas taki jeden gościu. Znaczy ja siedziałem akurat ze swoim dowódcą drużyny w samochodzie, we dwóch jechaliśmy. No i on mi mówi, no dobra, to jedź tutaj przez te pole, jest taka dróżka wyjeżdżona. I przetniesz tylko kawałek pola, wskoczymy na drogę i pojedziemy, szybko się tam znajdziemy na tym stanowisku. I wiesz co, on ma strasznie słabe światła, bo akurat ja miałem tam problem, musimy wiecznie z alternatorem w tym Uralu. Zachowywał się jak prądnica, jak dodawałem gazu, to światła się, wiesz, lepiej zapalały, w sensie mocniej świeciły, nie? I tam wiecznie była walka z tym alternatorem, ten szczotkotrzymacz szwankował i w ogóle. I nie zauważyłem. Zresztą tak mnie też wyprowadził z przodu gościu stał, który mi pokazywał, gdzie mam jechać, bo to wiesz, wysoka maska, przód wysunięty, nie widziałem zbytnio, co się przede mną dzieje, a jeszcze ciemno było. I wpadłem w taki lej w ziemi, wiesz, i praktycznie byłem już pod kątem 45 stopni na swoją stronę przechylony. Myślę, no cholera, zaraz go położę, nie? A wtedy to już w ogóle afera by była. Ale w ostatniej chwili jakoś, wiesz, redukcji nawet nie zrobiłem, tylko mu gaz do dechy, on się wspiął po prostu na ściankę tego leja i wyprostował się, ale kolega za mną jechał, mówił: kurde, ja już myślałem, że ty będziesz leżał, że tego już położysz, bo tak się przechylił mocno. A to z pakietem jeszcze z tyłu od rakiet, tam jest taki pakiet właśnie zamontowany do wyrzutni rakietowej. Tylko że on był opuszczony na szczęście, nie? Bo jakby był podniesiony, no to by go przeważyło, bo środek ciężkości by był wtedy wyżej. Także miałem wtedy serce pod gardłem, powiem ci. No, nie wiem, czy ja stąd wyjadę dzisiaj, ale może się uda. Wyjedziesz. Tam wystarczy, że dyfer rozłączysz i masz lepszą wtedy skręt. Lepszy skręt jest wtedy przy rozłączonym dyfrze. To jakoś mi się uda. Jedziesz, tak? Mówisz?
Spróbuję przynajmniej. Dobra. Jestem na dobrej drodze. Nie widzę ciebie, ja gdzie ty tu jesteś? Ale już masz. Dopiero wyjeżdżam. Dopiero próbuję stąd wyjechać. Bo już załadowany. Dobra. Jesteś. Dobra. Już jadę, już wyjeżdżam. Ja ci tutaj... Dałem radę. No to elegancko robię ci miejsce w takim razie. Dałem radę. To wyprzedzisz mnie i pojadę za tobą. Żebym tutaj wiedział jeszcze gdzie jechać. W prawo jedź. Widzisz, jestem po prawej stronie. O. Dobra. I pełna kita i jedziemy. Kita, jedziemy. Nie ma się zastanawiać. Dokładnie. On faktycznie paruje tak z silnika. Spod maski, nie? Fajnie to jest. To wygląda. Muszę tam zmienić ten komentarz, co napisałem mojemu widzowi. Bo... Że nie paruje, napisałeś? Tak, bo nawet wiesz co, przy tym filmiku, który zrobiłem o tym patchu, to nawet nie zauważyłem tego, wiesz? Znaczy, to chyba mówiłeś o tym, że z rury wydechowej, tak? Nie? Że to ciepło, ale spod silnika też w sumie nie zauważyłem. Dobra, a ty powiedz mi, bośmy tak zaczęli rozmawiać na początku, ty gdzie mieszkasz? Oj, ja to mieszkam, słuchaj, na wschodzie Polski. No to jest miejscowość Terespol, nie wiem czy kojarzysz. A, przejście graniczne w Terespolu. Przejście graniczne, dokładnie, tak jest. No, taka mała mieścinka, około 6 tysięcy mieszkańców ma. No i głównie słynna z drogowskazów, może tak powiem, nie? No bo w wielu miastach w Warszawie jest dużo drogowskazów właśnie. Na Terespol. Na Terespol, dokładnie tak. No to jest taki jakby, no wzięli taki za punkt odniesienia, nie? Mhm. Że Terespol to jest jazda na wschód, nie? Ogólnie. Bo to jest... To jest no, po trasie tej krajowej dwójki, tak? E30 może to jest? E30, tak, dokładnie. Wschód-zachód ta co jest tranzytowa, nie? Przez Polskę co idzie. Tak, to jest ogólnie cała, o tak, ona chyba idzie nawet dalej, aż przez całą Europę później jest. Słuchaj, teraz gdzie mam jechać? Prosto, aż do warsztatu jedziemy i tam w warsztacie sobie założymy duże koła i założymy sobie jeszcze może jakieś rzeczy, zobaczymy co tam będzie, bo już nie pamiętam. Spoko. Także mówię, Terespol mała mieścina. Nic zbytnio się nie dzieje, głównie się opiera, wiesz, handel przygraniczny, nie? No tak, bo to jest nic, z Białorusią? Wiesz, tak, to jest z Białorusią przejście, nie? Białorusią, no właśnie. Tylko, że wiesz, tutaj jest ten problem, że no, wiesz, ten ruch wizowy jest, nie? Jest ciężko, straszne obostrzenia są w tym ruchu. No tak jak u nas z obwodem kaliningradzkim. No dokładnie, i tu są, wiesz, wizy, nie wizy, wiesz, tam wprowadzają różne zakazy, że można, na przykład jak masz samochód, to może z takich ciekawostek powiem, że jak ktoś ma na przykład samochód diesla na olej napędowy na przykład, no to może tym samochodem raz na 8 dni przyjechać, nie? O, to u nas jest inaczej to zrobione. A znowuż, jeżeli ma samochód na gaz, to może nim codziennie jeździć. A to ciekawostka. Wiem, bo taka ciekawostka, bo chcą wyeliminować przemyt benzyny, przemyt ropy głównie, nie? O to im tutaj głównie chodzi. Ale to jest ze strony Białorusinów takiej wprowadzone. Tak, to jest, te wszystkie obostrzenia to są bardziej ze strony Białorusinów, tak, oni to... No i to naprawdę jest taki, wiesz, były takie przebąkiwania, ten mały ruch przygraniczny, żeby był otwarty, żeby... To trochę ten, ale ciężko to chyba nie wyjdzie. Bo u nas na przykład... Nie bardzo Straż Graniczna chyba się zgadza na to, bo musieliby oddzielny most wybudować, żeby to jakkolwiek mogli upilnować tego, nie? I wiesz, no bo to by wtedy troszeczkę obudziło tutaj u nas ten teren, nie? I tak jest dużo inwestycji, powiem, nie? Nie powiem, że nie. No na przykład Biedronka, z tego co wiem, u nas ma największe zyski w całej Polsce, nie? Także, bo oni tylko tam jeżdżą, nie?
Zmień sobie nieduże koła. No, już mam, wrzuciłem. I jeszcze możemy, jak chcesz, to możesz przedni wydech, ale nie musisz. Powiem ci, że to... Przedni wydech, tak? To jest taka kontrowersyjna sprawa. Jedni mówią, no, że to przeszkadza, jedni, że pomaga. No nie wiem, zresztą mi to tam obojętne. Dobra, to jedź za mną, bo dobra, ja tutaj poprowadzę. Dobra. U nas jest tak z kolei, bo my mamy, ja mam 30 km, nawet nie 30 km, 20 z hakiem mam do obwodu kaliningradzkiego. I... Ale... Czyli do ruskich, można powiedzieć. I u nas jest tak, nie że wiem, co 70... Zawsze, no. To jest fajna sprawa, że wszyscy zawsze mówią Ruscy, czy to na Białorusinów, czy na Ukraińców, czy na Rosjan. Mhm. Tak się przyjęło, że to są Ruscy wszyscy, nie? Bo to kiedyś właśnie była Rosja, nie? W sumie. Tak, w sumie wszystko kiedyś tak. To się dopiero później się wydzieliły te państwa, nie? Mhm. I u nas jest na przykład, że co 72 godziny można wjeżdżać na obwód kaliningradzki. Co 3 dni. No ale czekaj, tam macie chyba ruch bezwizowy jest, czy wizowy? Wizowy, do Rosji trzeba mieć normalnie wizę. Do Rosji wizę, tak? Mhm. Znaczy jest ten mały ruch graniczny uruchomiony macie mały ruch graniczny. Dla powiatów przyległych do obwodu kaliningradzkiego, ale i tak trzeba mieć te wizy. Wizy. No. O, tutaj to będzie wesoło przez te błotko przejechać. A poradzisz sobie. O, zaraz zobaczymy. Na razie cisnę. Ciśnij, ciśnij. Ale ładny zachód słońca. A ty mnie pytałeś, jak napisałeś do mnie, to mi coś wspomniałeś o... że chciałbyś porozmawiać o uprawnieniach, tak? Kierowców i o czymś tam jeszcze, tak? Dobrze jak kojarzy? Znaczy tak, no mniej więcej. Mógłbyś coś tam... chodzi mi głównie, wiesz, bo też robiłem... Jeszcze nie skończyłem w sumie. Mhm. Robiłem kurs na C, nie? No. Ale tak wyszło, że jeszcze, znaczy kurs zrobiłem, ale został mi egzamin do zdania, nie? A tak się złożyło, o, wow. No to czekaj, ja cię może na chodę złapię. Co ja tutaj? Uważaj, wiesz co, weź w prawo z znaczy kołami. Jeszcze dokładnie go nie położyłem, tylko nie wiem, gdzie tutaj utknąłem. W prawo kołami skręć, czekaj. Bo ci się ten... Teraz tutaj muszę z tą kamerą powalczyć. No to jest właśnie to. Prawo kołami. O, i teraz on ci się ładnie wyrówna. Tak, powinienem chyba go wyciągnąć stąd. Jak chcesz, mogę cię na hol wziąć. Znaczy, zobaczymy zaraz. Może dam radę stąd. Dobra, uciekam w takim razie, żeby ci nie blokować. Stąd wyjechać. Tak jakby coś mi tam przytrzymywało, ale dobra, idziemy. No, te błotko takie jest wredne. Dobra. No i kontynuuj tam z tym prawem jazdy. Na czym tak skończyłem? A, że robiłem też kurs, no to znaczy kurs już mam zrobiony ogólnie na C, tylko został mi sam egzamin. Jakoś nie mogę się do tego przybrać, do tego egzaminu, bo troszkę czas nie pozwala, a poza tym no tak jakoś tak się sprawy potoczyły w moim życiu, że tak troszeczkę musiałem to odłożyć na dalszy termin i cały czas jestem tym, jak powiem, walczę i chciałem cię zapytać, jak tam u ciebie z kosztami tego, nie? Bo tak zorientować się, czy koszty są podobne, czy troszeczkę inaczej, bo mój kurs na cenie kosztował, z tego co pamiętam, chyba około dwóch tysięcy zapłaciłem za sam kurs, nie? No bo tak mniej więcej to tak wychodzi. I z tego co wiem, jeżeli bym chciał robić dalej na C plus E, to tam chyba ileś tam, 1600. Nie wiem, 1800 chyba, czy 1700 zł, a, tak, z tego tak, co tak wiem, jak rozmawiałem z moim instruktorem do jazdy, no ale to mówię, to tak się powoli zaraziłem tymi ciężarówkami, ale teraz sam się zastanawiam, czy chciałbym w to pójść, nie? Czy na pewno chciałbym zacząć jeździć? Znaczy powiem ci bo tak... Bo to jednak sporo wyrzeczeń, kurczę, bo tak, ani... I sporo wyrzeczeń i może troszeczkę pracodawcy w Polsce nie napawają mnie optymizmem, że tak powiem, co do warunków pracy i tego, jak to się tam wszystko przedstawia, to też jakoś tak do tego sceptycznie podchodzę. Znaczy powiem ci tak, od czego to ci zacząć? To tu będziemy mieli fajną przeprawę przez wodę. Nie przejeżdżałeś tu jeszcze, nie? Jeszcze nie, ja tych mapów nie pamiętam totalnie. Dobra, to zaraz ci powiem, jak tu przejechać w miarę bezpiecznie i będziemy dalej rozmawiać.
tutaj, to sobie pojedź. W sumie wiesz co? Spróbuj tak zrobić, żeby nie uciec na prawo, żeby ci nie uciekł samochód na prawo, bo tam ciężko byś miał podjechać. Mówisz na prawo. Tak jak ja jadę, nie? Centralnie prosto po prostu. Oj. Centralnie prosto, dobra. Czekaj. O, on sobie deszakiem uderzy w nabrzeże i się wdrapie, nie? Tak jak teraz u mnie się wdrapuje. O, zobaczymy, czy on pójdzie. Powinien pójść. A jak nie, to cię najwyżej na hol wezmę. Ty przyszedłeś już? Przyszedłeś już. No, teraz próbuj ty. Dobra. Zobaczymy, jak ci to wyjdzie. Zobaczymy. Centralnie, prosto, cisnę. No, ciśnie, tu poczekam na ciebie. Tam się nie przejmuj, jak uderzysz zderzakiem. Ale uszkodzeń załapałem sporo, kurde. No ja mam 5 w tym momencie. A ja mam już 320, ale tu przy tym uderzeniu chyba w nabrzeże tyle złapałem. No dawaj. No, przeblokowałem się trochę. No ja też właśnie. Wejdzie, powinien wyjść. No nie bardzo chyba. Nie chce? Na hol? Czekaj, próbuję, nie poddaję się. Chyba wyjdzie. O! Wyjdzie. Elegancko. Jedziemy. Na tę drogę tutaj. Ja na przykład robiłem, znaczy tak, C robiłem z urzędu, ponieważ to do wojska było mi potrzebne, wiesz? I jakby WKU w Lidzbarku Warmińskim, bo ja mam u siebie akurat Lidzbark Warmiński WKU, zadzwoniło do mnie po zakwalifikowaniu mnie wstępnym do służby, czy jestem dalej zainteresowany i że oni by mi zrobili kategorię C. Ja mówię, no kurde, no to takich rzeczy się nie odmawia, nie? No tak, no to raczej tak, jak ktoś coś proponuje, to... A tym bardziej, że za darmo masz, nie? No właśnie, nie? I to było 2 lata temu, gdzie jeszcze po czy 3 lata temu, kurde, jeszcze nie pamiętam. Dawno temu to było, jeszcze po starych zasadach robiłem, wiesz? No to jeszcze tak, po starych. Teraz się trochę pozmieniało, te testy szczególnie, to, ale to, tak, mówię, tak. To kontrowersyjna sprawa troszeczkę te testy, ale... Zależy co tam komu. Jak to uważa? Dla mnie na przykład to nie jest problemem, mi się wydaje. Ktoś... Mogłyby być te pytania troszeczkę bardziej lepiej skonstruowane i troszkę bardziej z sensem może, ale jeżeli ktoś... Oj, muszę dyfer wyłączyć, bo... A, bo zniszczysz sobie, no... Ale mówię, jak ktoś ogarnia mniej więcej to wszystko, no to nie będzie miał problemu z tymi testami w sumie. Nie jest aż tak tragicznie. I zrobiłem to C. No i teraz jakoś mnie, znaczy naszło mnie, no w sumie podjąłem decyzję, że rezygnuję z wojska i idę w stronę właśnie kierownictwa zawodowego. To tak się śmieję. Kierownictwa zawodowego, tak. Tak jest. Będę kierowcą. Chciałbym być przynajmniej. Zresztą zawsze mnie ciągnęło w tym kierunku. No i zacząłem CE robić. No to za CE zapłaciłem 1650, bo mi zniżkę dał ośrodek szkolenia, bo robiłem u nich wszystko, robiłem C plus E, robiłem kwalifikacje i ADR-y teraz robię, jestem w trakcie właśnie. Także dostałem po kilka stówek na każdym kursie zniżki. To mnie całość wyniosła kwalifikacja plus ADR plus C plus E 5500. No, to jeszcze nie jest tak źle. To tak, całkiem dobra cena, powiem ci. Całkiem dobra cena, bardzo dobra ci powiem cena. To jest jak za taki komplet, nie, uprawnień, no to spoko, bardzo dobra cena, nie? No jakby jeszcze doliczył do tego na przykład C, które kosztuje tam te dwa z czymś, powiedzmy, nie? No to by to wyszło w granicach 7,5 tysiąca, 7, no, maksymalnie tak wychodzi, 8. Tak. No mówię, to tak trzeba... Trzeba około 8 tysięcy trzeba liczyć, bo jeszcze dochodzą takie koszty, jak się chce zrobić taki full uprawnienia, koszty badań, koszty psychotestów i takich różnych dziwnych rzeczy, które trzeba zrobić. Chociaż psychotesty to jest bardzo dobra sprawa. Ja myślę, że powinny być prowadzone psychotesty też przy prawym jeździe na kategorię B. To jest bardzo dobra sprawa moim zdaniem. Jakieś okresowe badania. No. Co parę lat też na kategorię B, bo czasami jak się widzi 80-letnich dziadków w niedzielę wyjeżdżających do kościoła, no to się nóż kieszeni otwiera. To już, wiesz co, to już jest w sumie oddzielna sprawa, nie? Oddzielna sprawa, tak. No w sumie kiedyś też miałem taką sytuację, stałem u nas tutaj w mieście przed przejazdem kolejowym. Przede mną stał taki dziadek.
I wiem, że on jest chory na cukrzycę. I w sumie no to też nie wiem, czy powinien jeździć samochodem, czy nie powinien, czy miał zakaz, czy nie miał zakazu, ale jechał tym samochodem. Nie, przejazd się otworzył, dwa samochody przed nim przejechały, a on wiesz, stał, tak jakby nic go, wiesz, nie ruszało, tam parę samochodów go minęło, a on po prostu zasnął, nie? No, no. Bo gdzieś tam pewnie ten cukier mu spadł, czy coś, no, w takim ten, no i po prostu zasnął, nie? Zatem dopiero tam jakiś kierowca się zatrzymał i podszedł i obudził go po prostu, nie? O kurczę. Zapytał, co tam się stało, nie? Ale no mówię, to takie, mówię, takie kontrowersyjne, dlatego jestem za tym, żeby jakieś badania wprowadzić przynajmniej okresowe, na przykład no, no. Kilka lat, żeby to było, nie? Wiesz co, nie pamiętam, czy teraz trzeba tutaj w prawo, czy tutaj w prawo, chyba tutaj będzie w prawo, z tym, że to będzie niebezpieczna przeprawa tutaj, czekaj, od razu to ci mówię. F1 jest mapa, o jejku, ja mam tu czarny. Ja też, do tego myśmy nie odkrywali. To będzie tutaj, teraz tak, tu jest niebezpiecznie, dlatego trzeba zrobić taki zamaszysty skręt, od lewej krawędzi trzeba pojechać. Ja spróbuję najpierw przejechać, a później najwyżej ty i będziemy się wyciągać, bo tutaj naprawdę jest łatwo się wpierdzielić. Zobaczymy. Ja sobie dyfry załączę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chyba tutaj się łatwo... Właśnie, nie wiem, coś za łatwo idzie. Za łatwo idzie, mówisz? No, coś mi tu nie pasuje. Ty, ale ładnie przeszło, coś mi tu nie pasuje. Może coś zmienili. Spróbuj przejechać. No, może faktycznie coś zmienili tutaj. Bo tam się strasznie kopał pojazd, wiesz, w tym miejscu. Aż można było się nieźle... Wow. Dobra. Ugrząznąć i wywrócić, wiesz? Poszło ładnie u ciebie, dobra, no to poszło. Idziemy. Dałem radę. No i wracając do sedna sprawy, to... o czym to my o prawa jazdy rozmawialiśmy. Tak, dokładnie, cały czas. No to tak mnie to kosztorysowo wyszło, z tym, że mówię, już teraz jak E robiłem do C, no to już nie musiałem testów robić, od razu na praktykę pojechałem, to jest duży plus. Bo powiem ci, że... Chociaż powiem ci, że narzekają ludzie na te nowe testy z C. Znaczy, no... Wiem to z doświadczenia, bo jeszcze nie do niedawna w tym siedziałem, w tych testach, no ale mówię, nie są... Są pytania niektóre naprawdę takie, że no... kontrowersyjne moim zdaniem troszeczkę i ale to już jest kwestia sporna, no nic się na to nie poradzi, tacy takie pytania wymyślili, cóż, trzeba to przejść, nie ma, no, tak nie ma na to siły. I co, i będziesz dalej kontynuował jakby w tym kierunku? Słuchaj, no właśnie, cały czas wiesz, cały czas bije się z myślami, czy na pewno bym chciał, nie? Bo mówię, tak jak sprawa, no to jest sporo poświęceń jednak, nie? Trzeba by było z domu wyjechać, podejrzewam na przykład jak jeździć, no to ten czas w domu poświęcony już by go nie było, nie byłoby go, wiesz. Po drugie, moja dziewczyna też nie jest z tego powodu zadowolona, że ja to robię, nie? Mhm. Ale powiem ci tak, ale się zakopałem. Bo ona, wiesz, troszeczkę się boi, że... Bo jak ja się w to wciągnę po prostu, nie? Bo ja tak myślę, jakbym już zaczął jeździć, to już bym jeździł po prostu, wiesz, to już bym jeździł tak na amen, bym się w to wciągnął, nie? I chciałbym coraz dalej jechać i coraz dalej, nie? Na przykład moje, kiedyś myślałem na przykład, jeszcze na początku, jak zaczynałem robić to prawo jazdy, to myślałem o tym, żeby wyjechać do Kanady. O, elegancko. Wyjechać do Kanady i tam zacząć jeździć, bo to takie moje było, wiesz, to jest takie moje marzenie, żeby tam... Kurczę, te wszystkie bezdroża, pojechać w trasę, załóżmy na tydzień czasu przez całe Stany na przykład, nie? Mhm. To mi się marzyło, nie? Żeby coś takiego osiągnąć, żeby tam pojechać taką... Na początku chciałem po prostu nawet sam pojechać tam, żeby z kimś, żeby ktoś mi przewiózł po tych Stanach, zobaczyć jak to jest, nie? Tam jednak no, robi wrażenie, jak się ogląda filmy na przykład tych kierowców, którzy pracują tam czy nie wiem, czy kojarzysz Noli Baba. Tak, oglądam albo, go nawet. No właśnie. Tu no to jak się widzi czasami i te widoki, jak w górach skalistych na przykład przejeżdżają, no to kurczę, zapiera dech to wszystko. Z tym, że znaczy, spróbuj podejść do tego w ten sposób, że nie zaszkodzi ci mieć uprawnienia. No tak, to ja wiem, dlatego chcę to, wiesz, tak czy siak to dokończę, nie? Bo to
I teraz jak jeżeli będę miał troszeczkę mi się uluźniło czasu, no to teraz próbuję to dokończyć, żeby to już... Bo to nie wiadomo kiedy się może przydać, a zaszkodzić nie zaszkodzi na pewno. Tu uważaj, z tego stroma górka. Trzeba... Coś przywaliłem, ale... No, trzeba ostrożnie, wiesz. Mam radę. I powiem ci, że... Oj, dyfer uszkodziłem. Aj, zapomniałem go wyłączyć przed tym zjazdem. No i to jak mówisz, że to, znaczy, tak jak ci mówiłem, że to jest bardzo przydatna rzecz, nie wiadomo co cię w życiu spotka i mając takie uprawnienia możesz ewentualnie później sobie coś dorobić i szybko przeskoczyć, wiesz, no, przekwalifikować się, że tak powiem. Nie? Tak, dokładnie, nie, to już jest... O, ja już dojechałem na miejsce, już mogę rozładować, a ty już też jesteś, widzę. Tak, patrz, udało się nam nawet dojechać. W szoku. Elegancko, ja ci uciekam. Dobra, ja już też się... rozładowuje. Pięknie nam to, na spokojnie, elegancko. Pięknie nam to poszło, co? Teraz hyc. I teraz robimy taki myk. Aha, jest rozładów, dobra. Okej. Okay. Mamy zaliczony ten tartak. O. Mamy 8 z 8, tak, tartak znikł. I teraz... Tobie też tak coś krzyczało, czy to u mnie jakieś osiągnięcie się odblokowało? Osiągnięcie pewnie ci się odblokowało. Jakieś osiągnięcie pewnie. I teraz strategia jest taka, powiem ci, bo... Teraz strategia jest chyba po paliwo gdzieś zahaczyć, bo... Ile masz? Niewiele mi go zostało. 93. Słuchaj, ja mam 60... Nie, czy 92 litry. Wiesz co, bo jak patrzę na mapę, jakbyśmy podjechali tam blisko, to będziemy może mieli... coś odkryć tą mapę trochę. To będziemy mieli paliwo, jak pojedziemy prosto, ale wiesz co, no, sam... możemy zrobić tak, że możemy wrócić do warsztatu, wziąć pojazd skrzyniowy z punktami warsztatowymi i tam na tej asfaltowej drodze jest warsztat do odblokowania. Możemy tak zrobić. I do niej. No, jedziemy, tylko, no zobaczymy, czy nam paliwa starczy. Jak nie, to się najwyżej cofniemy do warsztatu. Dokładnie, wiesz co, i wiesz co, ja zostawiam przyczepkę tutaj. Zostawiasz przyczepkę, mówisz? Tak, żeby się już nie pierdzielić z nią, powiem ci. Odłącz przyczepkę. Odłącz naczepę, tak? Tak, tak, tak. O, jakiś dziwny mi się coś pojawiło, jak odłączyłeś tą naczepę, wiesz? A co? Aha, możliwe. Jakiś taki klocek na kółkach się pojawił, wiesz? A, to jest ten duch tak zwany. A zobacz, czy u mnie też coś takiego jest, taki duch? Jest, jest. To jest ten duch i to jest właśnie dobra rzecz. To jest to, o czym mówiłem, jak betę prezentowałem, wiesz, tego patcha. Że duchy dla graczy są uruchomione. Aha, bo wcześniej to tego nie było widać. To nie było widoczne, tak? Można było wjechać i się zaklinować. Tak samo jak z drewnem, tak? Tak, tak. Można jak ktoś zgubił drewno na przykład, to drugi gracz tego nie widział, gdzie on to drewno zgubił. Zgadza się. Czekaj, ty się tam zawróciłeś, tak? No, wracamy tą samą drogą, zrobimy to dosyć szybko. Chyba, że wiesz co? Inaczej. Nie, może tak. Skoro już jechaliśmy tą drogą, to chodź się wrócimy do warsztatu po prostu na zasadzie przez mapę. Kliknij na warsztat na mapie i cię przeniesie do warsztatu. To przenosimy się do warsztatu, tak? Mhm. Dobra. Okej. Okay. Dobra, już i teraz jestem. I teraz chodź sobie zamontujemy. Teraz powinno mi zatankować chyba. Aha, tak. Bo ja jestem tutaj dopiero. I teraz wiesz co wybierzemy? Teraz wybierzemy tak, demontujemy sobie to nadwozie do przewozu drewna. Nadwozie z żurawiem, zdemontuj. Dobra. I teraz tak. Spornik zdemontuj. I sobie weźmiemy nadwozie skrzyniowe z plandeką. Nadwozie skrzyniowe z plandeką. Ono ma dwa punkty warsztatowe, a potrzebujemy czterech punktów warsztatowych ogólnie, żeby blokować warsztat. Mhm. A tam taki kras stoi, wiesz, zarąbisty, to sobie tego krasa. Spornik żurawia, dobra. Chyba dobre wziąłem, tak? O to chodziło. Dobrze, dobrze. Dobra. I tu już można przycisnąć, bo już znamy tę drogę. Ty już pojechałeś? No. Czekaj, jeszcze sobie paliwo uzupełnię w nim. Dobra, nie wiem, jak się zatrzymam. To uzupełnia paliwo, a nie. Powinien uzupełnić. Nie uzupełniło, do 200 litrów nie uzupełniło. No mi też. Paliwo 280. No czekaj, czemu tak? Myślałem, że do pełna uzupełni, a uzupełniło do 200 litrów. No czekaj, ja się cofnę, zobaczymy. Powinien do końca uzupełnić. Mam teraz 99, stanąłem w warsztacie i dalej mam 200.
Do 200 litrów. O jest, zatankowało. A nie, czekaj, do 200 zatankowało. Do 200 zatankowało, mój też do 200 zatankował. Ale to wiesz co? To nie szkodzi, powiem ci. To nie jest problem, że tak powiem. Ale przed 200 niż 90. No pewnie, jedziemy, nie? Tak. Można dyfer wyłączyć, żeby dużo nie spalał i... Ja już mam wszystko wyłączone na razie, zobaczymy jak się poradzi. A słuchaj, a jakim ciągnikiem jeździsz na tej... Wojsku? Na twoim kursie. Nie, na swoim kursie chodzi. Jeździłem manem, 12, tym starszym takim, nie M90, tylko ten nowszy troszeczkę, to był model 12, wieś, kurde, starszy taki maniek, wiesz, ja to nazywam tandem, nie, bo to jest ten z paką z tym. No, ja też na takim się uczyłem, właśnie też na tandemie, czy nie uczyłem się solówką, nie, ale tandemem też troszeczkę po placu pośmigałem, bo tutaj instruktor był taki, że... Także ten tandem i też manem, tylko że takim nowszym, tam chyba był 15-metrowy to był manem. TGL pewnie. Dosyć fajny taki. TGL pewnie, nie? Tak, TGL. Tak, no, a myśmy... TGL i miał 15 i 12 była. Aha, a ja się uczyłem tym starszym jakby poprzednikiem TGL-a, nie? Ten 12-200, albo 12-200 coś, albo 12-300 coś, takie znaczenie. Czy 460? Nie, to nie był 400 na pewno. No 400 to nie, 400 to chyba za dużo. 240... No coś takiego, 200, ja tamten chyba, co ja się uczyłem, miał 12, 200, 15, 15, 280 chyba. Aha, czyli ten większy już był, nie? Ten większy już. Nie mówię dokładnie, ale tak chyba mi się coś wydaje, że to był 15, 280. I miałem też okazję pojeździć troszeczkę DAF-em 105, nie? O, ciągnąłem się głowem. I nawet mam taki, nagrałem tam na moim pseudo kanale, na którym są trzy filmy, nagrałem chyba z wnętrza DAF-a, jak jeździłem troszeczkę tym DAF-ikiem. Tam na postoju nagrałem takie moje dziwne przemyślenia jakieś i troszeczkę z wnętrza tego DAF-a nagrałem. Aha. Jak śmigałem i powiem ci, że kurczę, byłem zaskoczony jak on się zbiera, nie? Tak, to ma niezły to power. To był 460 koni i naprawdę kurczę, jak spod świateł startowałem, to niejedną osobówkę zostawiałem w tyle, nie? Także mówię, naprawdę byłem zaskoczony, tylko bez naczepy troszeczkę, bo ucząc się na cenie mogłem naczepy wziąć na miasto, nie? Mhm. Także samym ciągnikiem sobie pośmigałem troszeczkę, to naprawdę byłem zaskoczony, tylko komfort troszeczkę był straszny, bo strasznie na nierównościach ten ciągnik strasznie podskakiwał, wiesz? Było czuć, że ta tylna oś podskakuje i to wszystko przechodziło na kabinę i taki był dyskomfort, nie? No tak. Ale naprawdę fajnie szybko się zbierał, z małej skrzyni od razu na dużą skrzynię i moment. Z trójkę mi się udało zapiąć, ciekawe co z tego wyjdzie. Dwójkę, ja cały czas na jedynce. Trójkę zapiąłem. A ty masz... A już, trójkę. A ty masz tę skrzynię włączoną taką, że masz tylko cały czas na jedynce, czy on ci zmienia na dwójkę, trójkę? Słuchaj, z czasem zmienia. Aha, no to masz automat ten taki. Ten taki automat, ten drążek jest po prostu tak jakby schowany, nie? Mhm. Nie ma tego, bo tam można coś przestawiać, ten... Jeden plus można ten włączyć. Jeden plus można wziąć i włączyć, tak. Ale już nie kombinuję, na razie dobrze idzie, tak. Nie bawiłeś się w ten jeden plus, nie? Jeszcze? Nie bawiłem się jeszcze w to, szczerze powiedziawszy. Może się pobawię, zobaczę, czy to jak jakiś gorszy teren się zapuszczy. Nie wiem, do czego by to miało być, bo jeden plus to jest... Ole, żeś się utopił prawie. Ale idzie ładnie, zobacz. Aś, to jest piękna maszyna, powiem ci. Czekaj, dyfer miałeś włączony? Tak, oczywiście. Od razu przed wjazdem załączyłem. To ja też załączyłem od razu. Próbujemy pocisnąć. Wow. Ale zawsze, to kapitalnie zawsze wygląda. Zawsze na prawo ściąga. Mhm. Piękny widok, powiem ci. Kurczę, ten to taki szary teraz, taki dym jakby, wiesz, woda się do silnika dostała i te opary tak poszły w górę, nie? Pięknie to wygląda. No widzę, że fajnie w stronę symulacji idą. Fajnie to poszło, też mi się podoba. Podoba nie mi się. Żałuję, nie żałuję wydanych pieniędzy na tą grę, powiem tak, jak na razie. Tak, ja coraz bardziej dostrzegam jakby
frajdy z jazdy, plus, wiesz? No, plus, wcześniej plus tak. Friday jest fajnie. Wcześniej tak średnio, ale teraz już coraz bardziej. Znaczy, mnie jeszcze troszeczkę ta kamera denerwuje, nie? Denerwuje troszeczkę, ale... Ale powiem ci, że idzie się przyzwyczaić, nie? Mówię, nie wiem ile już gramy, ale jakoś w miarę mi z tą kamerą idzie już. Tak powiem, że już tak mniej więcej się przyzwyczaiłem do tej kamery, już mniej przeszkadza po prostu, o tak powiem. Bo ty możesz sterować tym prawą gałką, tak? Kamerą. Znaczy, kamerą steruję ogólnie ustawiłem sobie inaczej, mam na prawej gałce mam przyspieszenie i hamowanie. Mhm. A na lewej gałce mam ustawioną oś do skręcania, nie? A kamerę sobie reguluję tym... nie wiem jak to nazwać... analogiem? Nie, analogi to są gałki, tak? No tak. A kamerę steruję po prostu tą gwiazdką, no bo nie wiem jak to się fachowo nazywa na napadzie. Jakaś jest fachowa nazwa tego, ale... No ja też nie wiem jak to się nazywa w tym. W sterownikach to jest D-pad, coś takiego. No, coś takiego. No, nawet trójkę mi się udało tutaj zapiąć. Ładnie. Przez ten mostek przeleciałeś, ja to na pełnej kicie prawie. Ja na pełnej kicie cały czas idę. Teraz tutaj gdzieś będzie zjazd w lewo do warsztatu, ale tu muszę wypatrywać, a to jeszcze nie. Będzie taki fajny zjazd, zobaczysz, kapitalna sprawa. Trochę trudno będzie, ale fajnie. To nie, jeszcze nie tu. Jeszcze jedziemy dalej. Nie tu? Nie tu, jeszcze jedziemy. Tutaj będzie w lewo teraz chyba. Tak, to jest tutaj. Jedziemy w lewo, zaraz zobaczysz. I będzie taki stromy zjazd i stromy podjazd. I po takiej grobli będziemy przejeżdżać, trzeba będzie uważać, wiesz? O, uwielbiam to miejsce, powiem ci. No zobaczymy. Jak na razie dobrze nam idzie. Elegancko idzie, powiem ci. I tutaj trzeba uważać, o. Dajemy radę. A tu ostatnio chyba jak grałeś z wujkiem, to pamiętam, że tu się chyba wpakowałeś. Nie, to nie tu było, wiesz? To nie tu było? To nie tu. Też był taki mostek zdradliwy. A, no to już chyba... Tak, to był ten mostek, to chciałeś się z nim ścigać chyba tak, wtedy. Tak, tak, tak. A, uważaj, bo ja tam. Chyba... Nie. Dobra, dałem radę. Pniałeś. Dałem radę. Widziałeś? Cudeńko. Na limicie, ale dałem radę. O, i tu trzeba chyba będzie dyfer załączyć chociaż. No, ja też bez dyfra jadę, próbuję bez dyfra. Jakoś i się wspina. Ale dobrze, bo jest obciążenie na górne, na dolne partie kuła, jest napęd na dwie tylne osie, więc... Yeah, no... fajnie to idzie. I zobacz, jaki kras piękny stoi. A jeszcze go nie... A, no tak, tutaj widzę już go. Już mi się pojawił. 4 punkty warsztatowe wystarczy nam odblokować. O, jest. I teraz trzeba odblokować. Gdzie tu jest? Wyładuj punkty. A nie, już nam wyładowało punkty warsztatowe. Czekaj, bo nie, ja jeszcze nie, ja muszę rozładować. O, teraz rozładowałem. Znikła mi ta... Ty nadwozie mi znikło. Jak to ci znikło nadwozie? No bo... A, no, faktycznie. Kliknąłem rozładuj punkty warsztatowe i... To jeszcze ja rozładuję? Nadwozie mi znikło, nie? Rozładuj, jest, pyk, no znikło faktycznie. I teraz do krasów się przesiadamy, co? Czekaj, pojeździsz, czekaj. Sobie krasem trochę. Ja tylko odjadę nim. Dobra, to odjedź, nie będę się teraz z niego przesiadał, żeby się nam... Ależ świst piękny ma ten kras. Dobra. I teraz... Dobra. Pojedziemy sobie, w sumie, bo już, a nie, to już powinniśmy kończyć powoli, ale to wyjedziemy sobie na główną drogę i pojedziemy, może się uda odblokować jeszcze tego Maza 535, on tutaj niedaleko jest. Osłona kabiny. Osłona kabiny sobie weź i koło zapasowe sobie na przykład weź i dodatkowe oświetlenie, fajnie wygląda wtedy. No, spoko, dobra, jedziemy. I jedziemy tymi warsztatowymi, co to? A trzeba na pewno wszystkie koła załączyć. To uważaj, będzie stromo. Ale on fajnie świszcze. Pięknie, nie? Ale żeś wyskoczył. Wow. To było coś. To się nazywa kita. A, to ten mostek jest. Tak, tak, tutaj trzeba uważać. I teraz w lewo na tej drodze asfaltowej, jak wyjedziemy stąd. Dobra, ja poczekam aż ty podjedziesz i wtedy na pełnej... Wow.
Jak to mówią, bo kicie. Ja tu zapomniałem wyłączyć. Włączyć znaczy się wszystkiego. Ja spróbuję przejść na bez dyferencjału. Jechałem bez napędu, bez niczego jechałem. Kurczę, ale robi wrażenie te spaliny wylatujące. Mhm. Te ciepłe powietrze w lewo, wydechowej. W lewo, nie w prawo. W lewo. No. A widzisz. Zawracaj. Już się zawraca. Ja już... Bra. A, to jedziemy. Dobra, no jedziemy. Gdzieś tutaj na zakręcie będzie zjazd do takiej haciendy. I tam dwa samochody można odblokować. Maza 535 chyba i coś jeszcze było do odblokowania. A kurczę. No i defer poszedł znowu. Drugi raz. Uszkodziłeś? Dzisiaj. Drugi raz dzisiaj uszkodziłem już. Jeszcze tylko sobie F1. Zapominam ciągle. Zajrzę sobie do mapki. Dobra, jeszcze kawałek musimy podjechać chyba. Nie pamiętam gdzie to było. Tutaj to na pewno, nie? Taki zjazd fajny. Tu jest grobla, też trzeba uważać. No, trójeczka zapięta, można jechać. No, ja dwójeczkę na razie. Gdzieś tu na nauku był zjazd właśnie. No faktycznie, o, z tymi spalinami to kapitalna sprawa. No nie, fajnie, fajnie to wygląda. Naprawdę robi wrażenie. O, tutaj. Zaraz tu będzie wjazd. Tak. Przegapiłeś? Nie, jest wjazd. W prawo za mną pojedź i w sumie zakończymy nagranie. Dobra. Dojedziemy sobie. Dobra, cisnę. No, jedzie, nie zatrzymuje się. A, przez kamienie. O, ale tu kamienie jakieś. Ja na pewnej kicie spróbuję tędy wjechać, zobaczymy co z tego wyjdzie. Ja jadę po maza, odblokujemy sobie. O, super poszło, kurde. O, jest maziątko. Strasznie lubię tego maza, tylko on ma strasznie duży promień skrętu. Ale jest bardzo dzielny samochód. Ja odblokuję cysterkę. O, odblokowano. A nie wiem czy jak ja odblokowuję jakiś pojazd, to tobie też on się odblokowuje, czy nie? Nie, ja czy muszę. Czy ty sam musisz go odblokować? Muszę sam odblokować. Zresztą ja tej cysterki nie będę teraz odblokował. O, ja to sobie na bok zjadę. Ale masło i faktycznie robi wrażenie. To jest ten, który był w tej wersji. Tak, on był w tej wersji właśnie beta, tak. To właśnie jego pamiętam i tam była taka, tak jakby, nie wiem jaka to mapa była, była tak jakby pustynia chyba. Uf, trzeba cysterną podjechać, bo on nie ma paliwa. Zaraz, on nie ma paliwa, wiesz, trzeba go zatankować. No, nie wiem czy w tamtej cysternie jest jakieś paliwo. Bo jak cysternie nie ma paliwa, to jest tutaj niedaleko stacja benzynowa. Poczekaj, ja zobaczę czy w tej cysternie jest paliwo, bo ja cysternę już odblokowałem. Dobra. Cysterna to jest... a jak zobaczyć czy ona ma paliwo? Wejść zaawansowane. 600 litrów powinna mieć, ma chyba. Cysterna paliwowa 600 litrów. Ale pewnie pusta, co? Czy nie? Nie, właśnie nie. Jest? No to dawaj tutaj do tego. Poczekaj, zaraz ja wyjadę tą cysterną. Próbuję zatankować. Maza. Ja muszę odblokować też cysternę. Bo ty swojego odblokujesz, zatankujesz, a ja mój nie będzie zatankowany. Chyba, mi się wydaje. No właśnie. Każdy musi swojego odblokować, tak? Tak. No też by mogli to rozwiązać inaczej, że jeden gracz odblokowuje na przykład, nie? Mhm. Pojazdy i mapę, bo tak samo jest pewnie z mapą, tak? Tak. Ty odblokujesz ten, a ja tego nie będę widział. Chociaż wiesz co, to różnie bywało. Raz było tak, raz było tak. Nie wiem od czego to zależy, powiem ci. Czekaj, teraz jak go zatankować? Zaawansowane. Gdzieś tam, w tych opcjach. Oho, dobra. Dobra, zatankowałem swojego. Teraz czekaj, odjadę tą cysterną stąd, żeby nie robić tu tłoku. A ja sobie tam schowam ją. Zatankuj pojazd, cysterna paliwowa, zatankuj chlas, ok. Ja sobie odjadę tutaj cysterną. Gdzieś się schowam w krzaki. O, moja też w krzaczorach już jest. Dobra. Ha, nam dzisiaj ładnie idzie, pojęcie. Na spokojnie, powoli. Na spokojnie, wszystko, nie? Bez nerwów. Wszystko się udało nawet. Czekaj, ten mas to jest... O, już to ma dźwięk.
Nie, to jest Kras. Ależ maszyna. Który to jest typ? Ty masz, ty pamiętasz? Co? Co takiego? Jest, dobra. Jest. Wiesz co, możemy podjechać do warsztatu i zobaczymy, co on ma ciekawego z dodatków. O kurde, ale ma dźwięk kapitalny, jacie. Piękny, nie? Super to brzmi. Jak to jeździ w ogóle, kurde. Tylko promień czekaj, skrętu to jest. Muszę zobaczyć, gdzie ja tu jadę w ogóle. Jedź za mną. Bardzo widzę. Nie wiem, gdzie ty pojechałeś. Aha, tam jesteś, dobra. Ależ, wiesz co, powiem ci, że polepszyli grafikę i to... Super, nie? I to o wiele lepiej. Nawet na moim starym, poczciwym komputerze to na wysokich wymaganiach daje radę jeszcze, nie? Czekaj, gdzie ty pojechałeś? Na asfaltową drogę tą? Tak, 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 chodź tutaj. Ja sobie od razu zdjęcie do miniaturki zrobię. Póki jesteśmy. Możesz koło mnie stanąć, to będzie fajnie wyglądało. Wow, wow, dobra. Gdzieś tu się z prawej strony chodź, no. Może wcisnę. O, dobra. Ja sobie chlapnę miniaturkę. Spoko, o, ja mam czyste koła, ty masz brudne. Nie wiem, czy ty też to widzisz, czy nie. Ja swoje mam... Tak, swoje mam brudne. I twoje moje, też, jakie masz? Też są brudne. A u mnie są, widzisz, u mnie są świeże po wodzie, jak wiesz, czyste są, nie? Znaczy w sensie tak, takim, że woda na nich jest, to się zgadza. I teraz się zaczynają powoli wysuszać. Ależ machina, jak to idzie. Kurde, mi odskoczyłeś, nawet nie wiem kiedy, gdzie... Gdzieś tu zjazd będzie? Nie, jeszcze nie. Bo oni tego maza poprawili, wiesz? Faktycznie, a tutaj z dwóch stron widać te powietrze ciepłe, jak wylatuje, kapitalny widok to jest. No podjedziemy nimi do warsztatu i zakończymy nagrywanie, nie? Wtedy. Dobra, no nie ma problemu. I tak już chyba żeśmy się trochę... Około godziny nam wyjdzie, wiesz? Około godziny? No nawet nie wiadomo kiedy to zleciało, kurczę, taka fajna zabawa, że... Dobrze się jeździ tym, no masz rację. Bo można wsiąknąć naprawdę na długie godziny z tym, no to jest... No i tutaj będzie w prawo, tak? Tutaj będzie w prawo, no dobra. Na trzecim biegu, kita, kurczę, ale też to pięknie idzie. Mi się podoba, fajnie te zawieszenie z tyłu pracuje. Te resory tutaj, wszystkie poduchy. No, super. O kurczę, żebym tu się teraz nie wpakował gdzieś. No proszę, proszę. Aj, tutaj dobra, trzeba dawaj, dyfer zapiąć. Dawaj, dawaj, dawaj. Muszę dyfer zapiąć. Aj, sorry, ty już dojechałeś. Ja już prawie w ciebie przywaliłem. No, to trzeba ja dyfer. Na pewnej kicie próbowałem to zrobić. I znowu mi się udało. Oj, faktycznie trzeba pozapinać wszystkie mechanizmy, bo nie da rady tutaj widzę. Ale się fajnie koła obróciły normalnie. Takie smaczki, co? No nie, super, nie, naprawdę, kurczę, się postarali z tą grą, no to jest... O, i zobaczymy, co ciekawego nam ma do zaoferowania ten warsztat tutaj. Okej, okay. No, elegancko wyglądają te ubocone koła. Co my tu mamy? Siodło można zdemontować. W sumie tu można dużo rzeczy wrzucić. Skrzyniówkę, drewno. Tu chyba wszystko można wrzucić, nie? Landeka, furgon, faktycznie. Średnia przyczepa, cysterna, długa przyczepa na drewno. To jest fajna sprawa. O, chyba długa przyczepa na drewno, to ja nie wiem. Ale nie, wiesz co, zrobimy tak, że zakończymy, nie? I ciekawe, no, czy nam się zapis zrobi na multiku, tego nigdy nie... No właśnie, ciekawe, czy mi się teraz, jakbym chciał, nie, na single teraz wejść. Ciekawe, czy to się zapisze, nie? To, co teraz zrobiliśmy. Na innej mapie się zapisz, znaczy jak na innej mapie będziesz grał, to nie ma problemu, ale nie wiem, czy oni zrobili zapisy na multiku. Na multi, nie? To ciekawe, no i sprawdzimy zresztą zaraz po nagraniu, szybko sprawdzimy. Dobra, to w takim razie co, ja tobie dziękuję bardzo za fajną i ciekawą rozmowę. Widzom dziękuję za poświęcony czas i cóż, no, do zobaczenia w następnym odcinku. Ja również dziękuję wszystkim za uwagę i tobie też dziękuję za to, że mogłem uczestniczyć w twoim odcinku. No i cóż, mogę powiedzieć, bardzo miło spędzony czas i polecam się na przyszłość, tak na marginesie. Nie. Może coś jeszcze uda nam się razem nagrać. Nie ma problemu. W większej gronie, w mniejszej gronie, może z czegoś innego, no.
A Nie wiem, teraz zobaczymy. ludzie są do nagrywania, także nie będzie problemu, powiem ci. No. Tylko żeby się złapać w czasie. Żeby się tak zagrać w czasie i fajnie, będzie fajna zabawa, myślę. Tak, dobra, to dzięki jeszcze raz, no. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć. Cześć wszystkim.